Cześć, witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy grali deckiem z Golemem oraz Nightwitch i będziemy grali na Grand Challenge'u. Także od razu ostrzegam, że nie jestem pro player Golema plus Nightwitch. Bardzo rzadko gram tym deckiem, raczej wcale. Natomiast myślę, że spróbujemy, zobaczymy co się uda. Jest to bardzo podobny deck do Lavaluna, którym bardzo często gram i który też jest tak samo agresywny i raczej też jest tak samo ciężki, także może jakoś to wyjdzie. Ktoś z was mnie pod ostatnim odcinkiem prosił, żebym zagrał X-Bowem, natomiast X-Bowem nie zagram, dlatego że stwierdziłem, że chcę popróbować wszystkie deki. Na pewno jeszcze będzie jakiś Bleach Spam, wszystkie tego deki popróbujemy, a później dopiero będziemy znowu powtarzali tak jakby odcinki, dlatego że jeden odcinek z X-Bowem już był. I tak, ja sobie będę coś gadał w tle, natomiast już będziemy przechodzili do pierwszego meczu. Także może zacznijmy od tego, dlaczego taki dziwny deck. Otóż Lightningiem fajnie mi się gra, dlatego że ostatnio widzę dużo Tesli. Mamy dużo lockbaita. Wcześniej jeszcze jak grałem lawą, to często był też Wizard, więc postanowiłem, że Lightning będzie fajną kontrolą na to wszystko. Prince'em dobrze mi się gra i to jest fajna ofensywa, jeśli Golem nie wypali i przeciwnik nie ma eliksiru, to czasami fajnie jest się przebić właśnie takim Prince'em. To jest nasza jedyna karta, która zadaje dużo obrażenia. Próbowałem mini Pekki, ale jak gramy z Prince'em, to Prince raczej wygrywa i się przebija, także wolę na zapas mieć po prostu Prince'a, dlatego że jest trochę bardziej uniwersalny. Mamy też miniona, mega miniona, mamy Batsy i mamy Szkieleton Dragony. I to są po prostu karty, do których jestem przyzwyczajony i którymi mi się dobrze gra, dlatego że gram nimi lawą. Batsy raczej są fajne pod tym względem, że to jest po prostu kontra na balona. Balona często tutaj spotykam. W ogóle ten deck jest bardzo fajną kontrą na Lumberjacka z balonem. Także polecam, jeśli nie lubicie tego deku. I oprócz tego, po prostu to jest deck, którym mi się fajnie grało i lepiej mi się grało niż innymi deckami, po prostu. No i popełniłem trochę może błąd, dlatego że dałem tego Golema z tyłu i Prince'a tylko miałem na obronę przed tym X-Bowem. Mam nadzieję, że ten X-Bow i tak nie zniszczy tej wieży. Choć raczej to już będzie po tej wieży. Ale my już też po prostu zniszczymy mojego wieża. Także jest jedna wieża za jedną wieżę. Ale jak my będziemy mieli jedną jego wieżę zniszczoną, to on nie będzie miał gdzie ich społadać w ładnym miejscu. Więc raczej będzie to dla nas przewaga. Oraz dobry eliksir na pewno będziemy mieli teraz przewagę. Dlatego, że na pewno łatwiej będzie nam golem skontrolować wtedy ich społa. I w ogóle będzie nam łatwiej, dlatego że to jest bardzo ciężki deck. Tutaj w ogóle bacy mają bardzo ładne obrażenia na tej wieży. Jak widzicie, mecz na razie idzie po naszej myśli. Przeciwnik ma Elite Barbarenki, które trochę nam poprzeszkadzają, dlatego że one potrafią ładnie kontrolować Golema. Natomiast na szczęście on w ogóle nie ma jak się przebić, jak mamy Golema. Także raczej to jest dla nas i tak plus. Prince'a dajemy na zapisy, dlatego że on ma duże obrażenie i powinien sobie z nimi poradzić. Zapisy są to po prostu wnerwiające, dlatego że cały czas wszystko tylko hamują. Przeciwnik dał Elite Barby i Walkirię, także my próbujemy Smoki, jest przeciwnik, to kontruje. Mieliśmy jeszcze Batsy, tam Batsy nic nie dały. Batsy w połączeniu z Inferno Dragonem są o tyle fajnie, że przeciwnik musi na przykład Zapa czy Firebola wywalić na jedną z tych dwóch kart, bo jej nie ma na tą drugą. Jeszcze mamy Gamioniona, także jak macie balona, to w ogóle się nie przebijecie po prostu, dlatego że mamy trzy kontry na balona. Plus jeszcze Lightninga w razie czego. Także to jest bardzo fajna kontra na deki z Lumberjackiem plus balonem. Polecam. Jeśli nienawidzicie tego deku, to już nawet wcześniej mówiłem. I pokażę wam jeden mecz, w którym właśnie grałem z takim deckiem i jak ładnie da się tutaj grać. Właśnie w ogóle bez wysiłku. Także jak widzicie, udaje nam się już dojść do wieży. Przeciwnik próbuje się bronić, natomiast nie ma jak się przebić. A my jakoś minimalne obrażenia zadajemy na wieży przeciwnika. Także teraz po prostu znowu dajemy golema. Trochę dalej od tego jest, ale to nie powinno mieć znaczenia, a chciałem po prostu bardzo szybko go dać. Nie będzie miało to znaczenia. Tutaj niestety jest mała na skontrata, także przeciwnik ma materuiczkę, która zamienia nasze szkieletonki w piglety, które atakują naszą wieżę. I przy tym nam już trochę trudniej się bronić, zwłaszcza jak mamy masę batsów. I to jest mały problem. Natomiast na szczęście mamy Lightninga, więc raczej czego możemy tak to skontrować, jak jest w ogóle do kitu. I na ogół też ona nie jest wielkim problemem, dlatego że możemy dać golema, jak ona się skupi na golemie, to nie jest w stanie mu nic zrobić. Dajemy bacy z tyłu znowu na wsparcie golema, po to żeby nie wszystko się skupiło może na golemie, dlatego że golem potrafi zadać ładne obrażenia na wieży, czego bardzo potrzebujemy. Przeciwnik znowu atakuje X-Bowem, natomiast my mamy Prince'a, więc i tak raczej się nie przebija. I udało się zniszczyć wieżę przeciwnika, wygraliśmy. Także przechodzimy do meczu numer 2.
2. To jest mecz o czwartą wygraną, także już trochę trudniejszy niż poprzednie mecze. Nadal to jest nieco powyżej średniej de facto, dlatego że średnie to są 3 wygrane. Natomiast jak widzicie, gramy z balonem, także pokażę wam, jak to proste jest, jak łatwo wygrać z balonem, dlatego że po prostu on nie ma się jak przebić, więc wy po prostu atakujecie i tyle. Także mamy 3 kontry na balona, nawet 4, jeśli liczy się lightninga, i jeszcze mamy nawet tornado, także nie ma jak się przebić, my jakoś się przebijemy i jakoś to wygramy. I tak, już wspomniałem wcześniej, że to jest bardzo podobny deck do lawy i miałem nadzieję, że dzięki temu mi trochę bardziej lepiej wyjdzie. I to jest bardzo podobny pod tym względem, że jest bardzo drogi, bardzo ofensywny. I również jest ładnie kontrolowany przez Lockbait raczej. Lockbait raczej jest bardziej kontrol na lawę niż na golema. Zwłaszcza jeśli to jest wersja z Teslą i z rakietą. Natomiast nadal ładnie kontruje golema. Natomiast jeśli chodzi o różnicę, to już widzieliście wcześniej. Bardzo ładnie można tutaj wygrać z X-Bowem. Podczas gdy X-Bow jest kontrol na lawę. Także to jest taka mała różnica. I golem kosztuje 8 eliksiru, a lawa kosztuje 7 eliksiru. Więc jak damy lawę z tyłu, to mamy trochę więcej eliksiru na obronę w razie czego. Podczas gdy przy golemie musimy po prostu znacznie bardziej skupić się może na ataku. No i to jest praktycznie wszystkie różnice. Na pewno nie wszystkie. Większość różnic. Tutaj niestety musieliśmy lightninga wyrzucić, dlatego że bardzo nie chciałem, żeby to doszło do wieży. Dlatego że jak na razie nie mamy żadnych obrażeń na jego wieży, dlatego że on ma Teslę. Więc nie chcę dopuścić do tego, żeby on miał jakieś obrażenia. Nawet jeśli nam się to nie opłaca. I tutaj jak widzicie, atakujemy golemem plus Prince'em. To jest o tyle fajnie, że Prince ma bardzo dużo obrażenia i jest ładną kontrolą na Teslę. Gdy się przeciwnik tak kontruje, to macie po prostu dużą przewagę. Dajemy Smoki. On tutaj liczy na to, że zada nam obrażenia Lumberjackiem bez balona, dlatego że już widział wcześniej, że balonem się nie przebije. I nawet bardziej mu się opłaca atakować tylko balonem, dlatego że jak da balona plus Lumberjacka, to ja mogę po prostu zadać lightninga, nic mu się nie stanie. Oprócz czego Prince doszedł do wieży, przeciwnik się zagapił raczej, albo nie miał na to kontry. Teraz dał Lumberjacka, więc nie ma aż tak dużych obrażeń na wieży. Natomiast i tak to wszystko poginie. Mamy bacy, które teraz będą atakowały na wieżę. Przeciwnik też dał bacy, więc te bacy mało dają. Natomiast i tak teraz doszło do wieży, więc i tak to dają duże obrażenia. Więc mamy już prawie jedną wieżę przeciwnika zniszczoną. Przeciwnik też ma duże obrażenia na naszej. Ale mamy taką przewagę, że mamy bardzo fajną kontrę. Znowu tornado. Przeciwnik w ogóle nie ma jak się przebić, jak widzicie. My po prostu mamy Prince'a, który atakuje tą wieżę. Teraz wystarczy lightning, już będzie po wieży przeciwnika. I tak oto się wygrywa z graczem, który najpewniej grał lepiej ode mnie, ale ja miałem na niego kontrę. Także mamy już 4 wygrane. Gramy o 5. wygraną. Zobaczymy, czy się uda. Zobaczymy, jakim deckiem gra przeciwnik. Jak na razie mamy tylko 4 wygrane, czyli tak nie jest zbyt super. Natomiast jest ok. Ale widzimy, że przeciwnik ma beczkę, więc to raczej będzie lockbait. Z lockbaitem raczej będziemy grali tak, że nawet nie musimy się bronić. Mamy tornado, więc możemy aktywować wieżę. Jak aktywujemy wieżę, to raczej powinno nam się łatwo, powinniśmy się łatwo bronić i raczej nawet wtedy nie musimy się bronić, nie opłaca nam się wręcz bronić przed baryłką. I tak raczej będziemy grali wtedy, że będziemy wtedy po prostu skupili się na ataku. Potrzebny raczej będzie nam lightning, dlatego że przeciwnik najpewniej ma Inferno Towera albo Tesla. Niestety ma goblinki, więc nasz Prince niewiele tam zrobi, ale trudno. Teraz po prostu atakujemy, próbujemy się przebić, przeciwnik też nas atakuje i niestety on zadaje nam obrażenia, my mu nie do końca. Atakuje nas Knightem i Princeską. Na Princeski nie mamy takiej ładnej kontry, dlatego że nie mamy żadnych strzałek, ani loga, ani nic w tym stylu. Także to może być mały problem. Mamy tylko tornado, które nie jest do końca kontrolą na nią. Na pewno znacznie lepszą kontrolą na nią są strzałki. Ale dajemy golema z tyłu. Za chwilę dodamy noiliczka za golemem. Na szczęście to jest Tesla, a nie Inferno Tower. Ale my po prostu spróbujemy ją od razu skontrować. Niestety zresetowaliśmy tutaj też wieżę, więc te bacy nie doszły do wieży. Ale trudno. Tutaj popełniłem chyba największy błąd z wszystkich rzeczy, które zrobiłem. Aktywowałem przeciwnikowi wieżę. Także nie uczcie się ode mnie. Na pewno tak nie róbcie. Mamy już prawie zniszczoną wieżę. I przeciwnik też ma bardzo osłabioną wieżę, ale nie aż tak bardzo jak naszą. Także sytuacja wygląda nie za fajnie. Teraz najpewniej zrobi tak, że da goblinki. Właśnie w ten sposób. Więc my musimy się bronić. Jesteśmy zmuszeni. A i tak teraz chyba zniszczy. Nie zniszczy nam jeszcze tej wieży, na szczęście. Także my mamy chyba ostatni atak, dlatego że została minuta końca. On na pewno da teraz goblinki. Dokładnie.
My po prostu atakujemy golemem w ten sposób, żeby wszystko skupiło się na golemie, a nie na tej wieży. I tak się skupił na wieży. Także nie za ładnie to wyszło. My teraz się bronimy, atakuje już nam drugą wieżę. My się tym nie przejmujemy, chcemy po prostu zniszczyć tamtą. Mamy 30 sekund do końca, nie wiem czy się przebijemy. Można zawsze spróbować. Lightning, niestety przeciwnik... Tutaj tego lightninga mam, powiem bardzo. Mogłem tą Teslę zniszczyć, a nie trafiłem. Trudno się mówi. Teraz próbujemy atakować, ale przeciwnik znowu ma gobinki i chyba będzie miał kolejne gobinki za chwilę, dlatego że to bardzo szybki deck. Tornado, żeby zniszczyć te gobinki. Niestety ma też Knighta, więc ładnie nas kontrolował po prostu. Także widzicie tutaj, że jak gracie przeciwko Baitowi, to raczej musicie grać trochę lepiej niż ja. Raczej ciężko się to gra i raczej to jest po prostu kontra na nas. Także ostatnio jest dużo Logbaita, więc nie wiem czy polecam ten deck, natomiast myślę, że nawet na Logbaita to jest lepszy deck niż Lavaloon. Także być może, ale trudno. Także ja się z wami żegnam i do usłyszenia w następnym odcinku. Możecie napisać w komentarzach, czym chcecie, żebym grał w następnym odcinku. Z chęcią usłyszę. Napiszcie też, jak gracie golemem, jakim deckiem z golemem gracie. Jestem ciekaw, może spróbuję jakiegoś lepszego decku niż ten dziwny deck. Zobaczymy. Napiszcie, co my sądzicie o tym decku w ogóle. I widzimy się w następnym odcinku.